Op 4 uur, 4 uur. Pomagają! Wielu dobrych dół, wielu dobrych cech. To mi też spontan Państwu pozwolą, że pierwszy raz Państwu tutaj do karzuty, żeby nam zostało, że dzięki tym ludziom, fajnie będą się pozwolić. Następna firma, tutaj tych październiku trochę przypięknie. Wszystko musi być. Kolaj, pan. Kolaj, komentatorze, nie przewróć się. Mamy to i się toczy. I wiecie, że zimę się toczyło. Wbrew temu, co chce pogoda od nas, to jest po to, żeby dziewczynki ze Scholki i ministranci z Kalinnej Góry mogli wyjechać nad nasz Bałtyk. Tego lata. Kupiono kilku policjantów z innego terenu, chociaż u nas też są wspaniali, ale kupiono, bo ten mecz jest wielkiej rangi. Chcę wam tylko powiedzieć coś wspaniałego. Na bramce u policjantów stoi wspaniała dziewczyna, piękna Ela. Tam, słuchajcie, o, podskakuje, brawa dla niej. Dziewczyna na boisku, słuchajcie, dziewczyna na boisku. A ty tylko spuszczała bramki, o co modlą się księża. Ole, 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 ole. Uwaga księża, i wszyscy razem. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się. Pomocie. Ole, 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 ole. Nie damy się, nie damy się, nie damy się. Powiem tylko, drodzy Państwo, że w kierunku środka będzie też zmierzał główny sędzia naszego spotkania, pan Marek Grajewski, to ten na czarno brany. Najczęściej sędzia są na czarno brani. Wielkie brawa dla sędziego. Sędzia nie jest przekupiony i tak wie, że ma spoglądać. Jeżeli o tych dwóch grupach społecznie można mówić, a można mówić, sprawiedliwie będą pogrywali ze sobą, słuchajcie. A dla was jeszcze chwila melodii. Teraz wypowiadały pożarne. Serdecznie Państwa zapraszam. Brawo! No i drodzy Państwo, dzięki księdzu Dziekanowi, bo zauważyłem, za mną się to toczy, tak mnie to dziwnie ustawili. Wychodzą reprezentacje! A więc wielkie brawa, słuchajcie! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Wychodzą! Ale nie milknie brawo! Nie milknie brawo, słuchajcie! W tym deszczu, w tych warunkach! Policjanci księża wychodzą na naszą murawę stadionu Karymogórskiego. Przypomnę Państwu, że w czerwonych strojach grają nasi księża wspomagani ministrantami, a w tych oto koszulkach zielonych czy żółtych, czy jak to tam woli, grają policjanci! Policjanci! Słuchajcie, wielkie brawa! Mecz sędziuje pan Marek Jarski, to ten na czarno ubrany przystojny mężczyzna, słuchajcie. Trzeba się mu podlizywać, bo on musi wiedzieć, kto ma wygrać w tym meczu, słuchajcie, bez żadnego wskazywania. No, słuchajcie, zaraz to się wszystko zacznie. Na początek podali sobie nawet rękę, nie bili się, kapitanowie, tak, podali sobie rękę. No i jest rozstawianie tego zespołu po całym boisku. Słuchajcie, już z ostatniej chwili wiadomość, grają po 30 minut, po 30 minut jedna Polska. I uwaga! Zaczyna się! Yeah.
spróbuję Państwu to troszeczkę pokomentować. Już widzimy, że oddano piłkę policjantom. No bo oni się przestraszyli, wiecie, nie mieli na początku piłki, ale już widzicie, szybko odebrano. I księża ruszyli, patrzcie, machnijcie ręką, patrzcie. Gdyby nie zgubił piłki, słuchajcie, wiecie, co by się działo, gdyby nie zgubił piłki? Patrzcie, szybkie podanie. Przejął, siódemka, Andrzej przejął. Będzie wyrzut z autu. Wyrzut z autu, rozpoczął. Tylko żeby za daleko nie wyrzucił, w końcu tygodniu jak wyrzucił, to piłki szukali za nim. Ale nie, jest dobrze. Słuchajcie. Jest doping. Wydaje się bardzo dobre. Przejęta piłka i out dla policjantów, słuchajcie. Sędzia pokazał, nie pomylił się, tak, dla policjantów. Uwaga. Jest daleko. Poszedł, stara się przeszkadzać. Wszyscy wywracają się. Nie wiem dlaczego wszyscy się wywracają, czy mają piłkę, czy nie. Chyba dlatego, że jest mokro. Chyba, wiecie, na pewno. Albo to taka strategia. Przejęta piłka, Badek jest w kibicie. Badek ruszył. Oddał mu piłkę, patrzcie jaka kultura. Policjant oddał piłkę. Bez walki oddał piłkę. Ale to może być podpora, słuchajcie. Zadowolenie księża, ale słuchajcie, to żeby to było nie tak jak w tym przysłowie, jaki tam początki, ważnie jest koniec, słuchajcie. No i zaraz się zacznie. 1-0 dla księży. Kibice nie wytrzymają przerwą, już wypadli tu na bieżnie, ale od daleko od linii bocznej boiska, daleko. Nie wolno tam dzieci odsunąć się. Wszystkie dzieci odsuną się do tyłu. Wszystkie dzieci odsuną się do tyłu. I znowu podanie na przedpole. Słuchajcie. Jest tak manewr, delikatny manewr. Tak, słuchajcie. I podał. Tak, słuchajcie. Piątka atakuje. Przejęli księża. Idzie tutaj. Patrzcie. A teraz nie trafił do swojego zawodnika, ale to nic, on następnym razem trafi. Słuchajcie, zagranie do bramkarza. Wiemy, bramkarz złapać nie może, więc od razu odegrał piłeczkę do drugiego obrońcy i ten już wyprowadza akcję księży. Wyprowadza lewym to skrzydłem. Patrz, gdzie zawodnicy i pięknie w środkową część pola. Tak? Uwaga. I Kondratak, słuchaj. Poszło. Tak, piękne podanie. Podobno spalony, słuchajcie. Ja tego do końca nie widziałem, ale podobno spalony. Spalił się z nerwów. I następnym razem już nie będą mu tak podawali. Chwila muzyki, słuchajcie, żeby mu odetchnął. Sentyment w kierunku księży, nie wiem dlaczego, nie do policjantów,
ale zobaczymy, może to się zmieni, jak zaczną wygrywać policjanci, czego nie wszyscy im życzą niestety na tym boisku i na tych trybunach. Słuchajcie, i przejęli księdza i odebrali policjanci. No i tak w tym meczu widzicie jest. Raz księża, raz policjanci. Policjanci w ataku zmasowanym, jest ich pełno, ale odebrali księża i wyprowadzenie ze swojej połowy. Wstrzymane delikatnie, ale oddał, tak, z autu policjanci. Numer 2 z autu, dla policjantów wyrzuca piłeczkę. A ten deszcz niedobry cały czas pada, czym przeszkadza kibicować, bo zawodnikom nie przeszkadza. Na wielu meczach nie spada tyle bramek, co spadło w tych pierwszych minutach. Przypomnę, 2-0 dla księży. Policjanci atakują, słuchajcie. Było wypchnięcie, ale tylko na krótko. I słuchajcie, out. I wrzutka tak pole karne się nie udała, ale będzie out dla policjantów. Już biegnie, tak? Nie dla ministrantów. Nie, moment, nie dla księży. Zaraz coś z tego pokazuje, ale biegnie dalej. Słuchajcie. Moment, słuchajcie, nie zrozumieliście. Policjanci nie zrozumieli i gdyby nie to, że księża kulturalni wybili im na aut, tak, żeby oni mogli dojść do piłki, to nie wiem, co by się działo. Uwaga, patrzcie! Głębokiego przyzwala! Patrzcie, co się dzieje! Tak, uwaga, fał, tak. Zaatakował księdza ciałem, słuchajcie. Księdza ciałem. I patrzcie, już poszli. O, idą. Policjanci, na co wygrający z zagranicznych zespołach, oni po prostu mają troszeczkę, mają zdrowia, ale teraz piękna, słuchajcie, jaka piękna sekuracja bramkarza tam dla obrony, wyjście na przedpole i patrzcie, znowu obrońca przejął to. Księża obrońca, ale tam się pogubił chłopak w tym wszystkim, chyba piłka go zaskoczyła. Może on na co dzień gra w kosze i dlatego ta piłka go może trochę zaskoczyła, ale patrzcie, siedemnastka walczy! I patrzcie, przeżywcie! Tak jest, uwaga, tutaj jedenastka. O, jedenastka była bliska szczęścia do sobór. Uwaga. Piękne na przedpole, tam atakuje bramkarza. Ale nie. Słuchajcie, bramkarz złapał piłkę i zaraz będzie wybicie. Ja w międzyczasie przypomnę wszystkim tym, którzy by chcieli skorzystać z porad naszego kochanego lekarza, pana Gerborysa. I bardzo proszę, bezpłatne porady pana doktora odbywają się w kierunku mojej lewej ręki, a państwa prawej, tam gdzieś w okolicach loterii. Jak już państwo będziecie mieli poradę lekarską, to na pewno wam pan doktor poradzi, żebyście spróbowali szczęścia. Jak ze zdrowiem nawet nie będzie wszystko w porządku, czego państwo oczywiście nie życzę, to można spróbować szczęścia w loterii. Ja chciałem powiedzieć, tam można mierzyć ciśnienie. Jeżeli kupicie lot i wygracie, od razu zmierzyć ciśnienie, czy podskoczyło, czy nie. I chwila muzyki dla państwa, bo na pewno nie chcecie mnie słuchać, więc posłuchajcie muzyki. Czekamy, jak to rozegrają policjanci. O, widzicie, zmasowanym murem poszli do księży. I to księży wybiło z trampu, słuchajcie. I najprawdopodobniej będzie rzut rożny. Yes.
od bramkarza, od bramkarza, sędzia mówi od bramkarza. Dzieci wycofają się jeszcze, dzieci mają nas proszę, bo telewizję nie mogą nagrywać tego pięknego pojedynku, bo policja jest tak wycofnijcie się dla własnego bezpieczeństwa i dla dobrego nagrania. To panowie, wycofajcie się jeszcze tak. I uwaga, 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 patrzcie, patrzcie, o, naciskali go mocno. Odejdzie tam od Chorągiewki. Uciekali tam to wszystko, tam tylko zawodnicy. Wszystkie dzieci nie zbliżają się w ogóle do linii. Nie zbliżają się do linii. Słuchajcie, żeby to nie było tutaj dla nas czymś niebezpiecznym. Drodzy Państwo, powracam do komentarza, więc tak. Rozgrywa się cała akcja w środku pola. Przejęli piłkę na chwilę policjanci. Nie ciągną dalej. Słuchajcie, ciągną dalej. Nie, to jednak było chwilowe. To było jednak chwilowe. Ale widzę, że jednak i słyszę, że jednak swoich kibiców mają na trybunach, bo będę to już, oj, do bramkarza, słuchajcie, do bramkarza, tak? Podali, kulturalnie podali księża do bramkarza, tylko szkoda, że policjantów. I słuchajcie, 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 bo będzie atak, widzicie? Niby to ksiądz, a widzicie, jak go z tym zaatakował, widzicie? Nie, my nie mamy nic przeciwko, to jest na boisku, nie gra się toczy. Słuchajcie, słuchajcie, policjanci tutaj, tego i słuchajcie, słuchajcie, gdyby nie pomylił ten policjant, w którą stronę ma gustować, to by bramka by była, brama dla tego policjanta, chociaż szpureczką pięknie wyszedł do tej głowki, następnym razem skieruje piłkę do bramki. Patrzcie, co się dzieje, pomyłka obrony księży i ksiądz Siemiński chciał strzelić bramkę, samobuja, słuchajcie chyba. Co tu się dzieje? Ten litościwy ksiądz chciał pójść na rękę policjantom. Jego serce i litość nie zna granic, jak widzicie. I dlatego rzut rożny dla policjantów. Ale na przyszłość my bardzo prosimy takich numerów księży, ale każdy nie robić. Uwaga, idą! Zupełnie inaczej się idzie bez piłki, a inaczej z piłką, także nie dziwcie się, została zgubiona, ale to jeszcze nie koniec. Patrzcie, co się dzieje. Nic się nie dzieje, policjanci odebrali piłkę i podążają do przodu. Zagranie do środka pola, przejęcie przez Mariusza. Uwaga. I out dla księży, słuchajcie. Grają prosiaka, będzie to prosie smażone, słuchajcie. Więc jest o co grać. Widzicie więc, że to nie jest gruszka na wierzbie, tylko to jest prawdziwa wygrana i jest o co walczyć. Widzicie zresztą tą zaciętość w oczach policjantów. To jest gra o prosiaka, słuchajcie. Uwaga, podanie bardzo głębokie. Można powiedzieć za głębokie, dlatego piłka wyszła. I wszystko się będzie toczyło gdzieś tam w piątku. Co
Słuchajcie, słyszę ten doping. Dlaczego ja dopingu nie słyszę? Przedtem jak był zresztą, musiał się trzymać parasole. Ale teraz nic nie trzyma się, nie słuchajcie. To ma być życie, słuchajcie. Taki mecz ogląda się raz na kilkanaście lat. Przypominam, że ten mecz jest bardzo na swój sposób decydujący, bo do tych czasowych zmaganiach policjantów z księżmi idealny remis, 32 mecze wygrane przez policjantów, 32 przez księży, no a w tym meczu 2-0 dla księży, słuchajcie, co to się dzieje z policjantami? Policjanci chyba za często jeżdżą, za mało chodzą i dlatego brak kondycji, ale patrzcie teraz po bramką księży, zamieszanie, nie, ksiądz Aleksander, piękna główka na przedpole, słuchajcie, i to widać też. Jeszcze zrzutka. Po odbiciu. Od obrony. Patrzcie jaki to atak z zaplecza. 16 tu nie daje żyć obronie policjantów. O, patrzcie co się dzieje. To znowu. Patrzcie. Zrzutka dla piątki. Zrzutka. O, jedną ręką spokojnie. Bramka z księży. I podanie, patrzcie jak wychodzi do rady 11, patrzcie, 2 centymetry do pewnego słupka, patrzcie, idealnie, ja tu mam tu zmiarkę w oczach, także ja to dokładnie widzę, 2 centymetry dokładnie, patrzcie, obok słupka, obok bramkarza, policjantów i stąd piątka dla policjantów, dla was chwila z melodią. No i niestety na spalonym, ale już było ciekawie, już ta akcja miała rumieńce. Chłopaki, odejdźcie tutaj stąd. Przypominam Państwu siedzącym na trybunach, że już za tydzień możecie tutaj oglądać podobny mecz. Zmagać się będą strażacy z VIP-ami z powiatu kamiennogórskiego, na co was serdecznie zaprasza komendant straży powiatowej. Straży pożarnej oczywiście powiatowej w Kamiennej Górze. Serdecznie ja też Państwa zapraszam. Przyjdźcie tutaj. Myślimy, że nie będzie już tego deszczu, który nam dzisiaj przeszkadzał. Myślę, że już ten deszcz nawet dzisiaj nie zagości. A my oglądamy piękne przekłuczenie piłki przez policjantów. Słuchajcie, piękny dribbling 14. I strzał. Patrzcie, jaka parada bramkarza. I brawa dla bramkarza i brawa dla 14 strzelających w jej kierunku. Wójka odebrała piłeczkę, tak? Przejęła, tak? Andrzej przejął. I słuchajcie, to będzie bój? O, proszę Państwa, co zdecyduje sędzia? Co zdecyduje? Sędzia zdecydował dla księży. Niektórzy z kibiców młodzi podpowiadają, że to właśnie ksiądz niby pchnął policjanta i dlatego piłka wyszła, ale to nie jest, słuchajcie, to tu sędzia na wojsku ma rację, nikt nie nawet nie spróbuje sędziemu powiedzieć, że było inaczej i stąd księża wrzucają z autu. Ale policjanci przyjęli, słuchajcie. Piękne podanie sobie do tyłu. Patrzcie, pięknie, słuchajcie. Pięknie bramka z policjantów zareagował, pięknie. Ale niestety niezbyt celnie podał, niezbyt celnie i stąd dwójeczka. No, obrońca był na swoim miejscu. Bo przypomnę Państwu, że policja ma wpisane, ma nas bronić. Stąd obrońca policjantów był na swoim miejscu i dzielnie nas broni. On nawet się broni podwójnie, bo nas broni i bramki broni, słuchajcie. Ale patrzcie co się dzieje. Policjanci oprócz tego, że umią bronić, umią atakować. Patrzcie, co nam pokazują. Teraz wrzutka. Patrzcie. Nie dziwiłbym się, gdyby atakował policjant, ale tu własna obrona atakuje bramkarza księży. I kulturalne oddanie piłki od bramkarza księży do zawodników z policji.
trzeba powiedzieć, że oni cały czas uczciwie grają. Jak ma piłkę bramkarz Kiężyk poda do zawodników z Policji. Naprawdę to jest taka gra fair play, słuchajcie, na tym boisku. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, piękne, piękne rozciągnięcie gry. Na lewym skrzydle, słuchajcie, za piękne rozciągnięcie. Ten na lewym skrzydle był niestety za daleko wysunięty na skrzydło. Można by powiedzieć, prawie spadał ze skrzydła samolotu. I dlatego sędzia gwizdał spalony. Szybkie wyprowadzenie. Patrzcie, on, czy Kiężyk to naprawdę, jak oni kontratakują, słuchajcie. Patrzcie, co się dzieje. Kulturalnie 3-0 dla Kiężyk. Gra rozpocznie się od środka. Widać pewnego rodzaju załamanie w oczach policjantów, ale to może być krótką chwałę i w koncercie życzeń piosenka dla policjantów. Słuchajcie, bijmy do rytmu tej piosenki, prawo dla naszych policjantów. Oni w drugiej połowie pokażą swoje prawdziwe oblicze, słuchajcie. Także spróbujmy wybijać ręki, jak tylko będziemy mieli melodię, bo słuchajcie, ten deszcz tam troszeczkę tutaj pomieszał z tymi antenami. Ale jak tylko będziemy mieli melodię, to spróbujmy pogrzeć ducha walki w naszych policjantach. I słuchajcie, aut, ja nawet nie mogę mówić, nawet hipotetycznie podawać dla kogo aut, bo sędzia i tak wie najlepiej, słuchajcie. Z mojego stanowiska wyglądało to tak właśnie, jak sędzia wskazał, że to jest aut dla policjantów. Nie zawsze tak jest, muszę Państwu powiedzieć, nie zawsze tak jest. Ale widzicie, mimo tego, że oni wyrzucają z autu, widzicie? O, nawet nie podejrzewam, żeby księża się kłócili o to, więc nie wiem, co teraz będzie, powiem Państwu szczerze, bo jest jakaś mała zadyma, pokazują sobie rękami, nie rozumiem kompletnie, ale chyba będzie od bramki. Widocznie księża chcieli powiedzieć, że oni zawsze muszą grać uczciwie, więc powinna być ich piłka, ale sędzia doszedł do wniosku, że uczciwość to również jest jak dla trybów policjantów i oni dostali piłkę. O! Nawet dalej niż od bramki, o kilka metrów, słuchajcie, i tak jak Państwu kiedyś mówiłem, kulturalnie do przeciwników podał nasz policjant, czyli do księży, a oni znowu odegrali do swoich przeciwników. To jest naprawdę bardzo uczciwy mecz. Oni sobie tak podają piłkę. Nawet jak od swojego zawodnika nie dostają piłki, to dostają piłkę od przeciwnika. I to mi się bardzo podoba, bo na wielu meczach oglądałem, że tylko zawodnicy podawali dla swojej drużyny, a oni kulturalnie podają do przeciwników. O, patrzcie, 17. Pięknie to 17 zrobiła. Niby podała do obrońcy, a jednak chciała mu zabrać. O, patrzcie i out. Niewątpliwie out do przodu. No to w zależności od tego, jak patrzymy, zawsze będzie do przodu. 16 podała kulturalnie do bramkarza. Tak, o, i to jest piękne. To jest piękne, wybicie bramkarza. Szybkie wybicie, bez chwili zastanowienia. Ale piłka jak bumerang wraca na połówkę policjantów. O, i teraz patrzcie, wyprowadzenie przez policjantów. Pięknie, ale niestety, proszę Państwa, niestety. Ten policjant zawsze pracuje w radiowozie, on nie musi biegać, więc dlaczego miał pobiec za tą piłką, spokojnie ją puścił. Gdyby miał radiowóz, na pewno by ją dogonił, proszę Państwa, i tutaj proszę żadnych podtekstów sobie nie robić. Uwaga, księża wyrzucają. Księża nawet nieraz kulturalnie wyrzucają do swoich. O, patrzcie, ale oddali, wiecie, tak jak to na meczach bywa, oddali przeciwnikowi.
Drodzy Państwo, ja po pierwszej połowie będę musiał oczywiście troszeczkę również, mimo tego, że jestem neutralnym sędzią i sędzią komentatorem, chciałem powiedzieć, neutralnym komentatorem, to będę musiał kilka dobrych słów powiedzieć o policjantach. Także nie miejcie mi tego żalu, mimo tego, że duszami tutaj wszyscy kibice mówią, że to mam być za księżnik, ale ja muszę, bo drodzy Państwo, pracuję koło komendy i oni mi mandat, mimo tego, że nie prowadzę pojazdu, to oni mi gotowi wlepić za to, że ja w ogóle chodzę do swojej szkoły. Także po tej połowie ja już w ogóle będę neutralny. Teraz było delikatne podcięcie i niech Państwa nie zmyli to, że leżał policjant. Nie, to koniec połowy! Drodzy Państwo, prawa dla naszych zawodników, a ja wykorzystam tą przerwę, żeby poprosić tu do mnie księdza dziekana Edwarda Wigosa i pana burmistrza Żeńskiego. Poproszę tutaj, bardzo was proszę, pomóżcie mi komentować. Powiedzcie swoje sugestie, które macie po pierwszej połowie. Cenne uwagi na pewno Państwu pomogą zrozumieć, co się dzieje na boisku. Ja nie zawsze rozumiałem, co się dzieje, bo widzieliście, oddawali sobie piłkę. I bardzo proszę, księdze dziekanie. Witamy wszystkich, witamy. Jeśli chodzi o księży i policjantów, to już od dawna wiadomo, że właściwie to nie ma wielkiej różnicy, bo ksiądz zawsze mówi, pan z wami, a policjant, pan pozwoli z nami. No cóż, z tym komentarzem to z mojej strony, nie wiem, może pan burmistrz najpierw się wypowie, a później ja już powiem. Witam Państwa i chcę powiedzieć, że nie śmiałbym panu Darkowi Kurowskiemu odbierać tego, co robi tutaj. Robi to bowiem wspaniale i wszyscy doskonale się bawimy. Mimo drobnych potknięć dotyczących samej sytuacji na boisku, potrafi tak dowcipnie z tego wybrnąć, że wszyscy jesteśmy zachwyceni, zadowoleni z tego, co robi. Dziękuję, i nie będziemy odbierać tej roli panu Kurowskiemu. Słuchajcie, a oni mi nie płacą, to jest tak naprawdę charytatywnie. No, wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy charytatywni i wszyscy działamy na rzecz pomocy dzieciom, które mają wyjechać na kolonie. Stąd zachęcam wszystkich również w swoim imieniu do tego, żebyście Państwo aktywnie uczestniczyli w loterii fantowej i we wszystkich innych możliwościach zgromadzenia środków na bardzo, bardzo wspaniały cel, jakim jest pomoc dzieciom, które będą wyjeżdżać na kolonie w czasie wakacji. Ja bym prosił jeszcze panie burmistrzu i panie księże dziekanie, żeby kilka słów komentarza do samej gry, jeszcze. A jeszcze. Jeśli chodzi o samą grę, prowokuję, jestem zachwycony postawą księży. Otóż księża naprawdę wygląda na to, że długo trenowali, długo się przygotowywali, bowiem tu nie ma żadnych pomyłek. Tutaj księża mają swoje wyznaczone pozycje, których pilnują i starają się w każdej sytuacji dojść do piłki wtedy, kiedy mają taką możliwość. Natomiast no, policjanci widocznie ostatnimi czasy mieli sporo pracy, za mało trenowali, ale mam nadzieję, że dzięki wspaniałemu trenerowi, który tam sądzę jest również, a zarazem prezes klubu, pan komendant Krause, prawda, udzieli takich rad, że po przerwie wynik będzie troszkę inny. Nie chciałbym mówiłem wam, że to jest wspaniały znawca sportu. Słuchajcie, jak on to skomentował, ja pół godziny gadałem i nie ujęłem tego tak dokładnie. Wielkie prawa dla pana burmistrza. Nie zabieram mojego, tylko wielkie prawa za ten komentarz. I słuchajcie, teraz dołoży ten dziekan. Słuchajcie. Ja osobiście, owszem, podzielam zdanie pana burmistrza, że no, księża dobrze grają, ale mam małe zmartwienie. Chyba odcięli nas od prądu, bo mówią, żebyśmy już nic nie mówili. Nie mamy niestety. My w sobie mamy, tylko nie mamy elektrycznych. Będzie nam ciężko. I pół godziny leciało, nie? Tomek, idź. Wyprzedź, tak? Tomek!
1-1! Gramy! Wyjdź! Dobrze! Wyprzeć! Rozegrać! Tak! Dobrze! Tomek, wejdź tam! Palony! Tak! Ale nie było cicho! A ja wychodzę z domu, nie ma kurde! Fajnie! Kurde! Cicho, trzeba było to wrócić! Tomek! Zostań cicho, zostań! Cicho! Zostań to! Do przodu!
To gdzie to jest kibel? Zabij. Tak, tak, tak.
Yeah.
Thank you.
Słuchaj, każdy w całym pojęcie. Oni dali.